Kolejna, czwarta już studnia została wybudowana w Afryce ze środków pozyskanych w ramach zbiórki makulatury na misję. Dzięki dwóm pierwszym mieszkańcom Republiki Środkowej Afryki mogą cieszyć się dostępem do czystej wody. Trzecia i czwarta studnia zostały wybudowane na terenie czadu. To wszystko dzięki mieszkańcom diecezji kieleckiej. Makulaturę zbieramy od pięciu lat. W tym czasie zebraliśmy około 500 ton makulatury, po sprzedaży której otrzymaliśmy przeszło 100 tysięcy złotych. Każdy z nas może tę studnię zobaczyć, wejść tylko na Facebooka, zamieniamy papier w wodę i tam są i zdjęcia i potwierdzenia wybudowania studni. Akcja, którą kilka lat temu zainicjował Władysław Burzawa, kielecki radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, polega na zbiórce makulatury do wyznaczonych na terenie Kielc pojemników. Kontenery te znajdują się m.in. przy parafiach pod wezwaniem św. Józefa, Świętego Franciszka, św. Jadwigi, Maksymiliana Kolbe, a także przy Urzędzie Miasta Kielce. Do akcji w tym roku dołączyła również gmina Piekoszów. Pomoc osobom potrzebującym nie jest obojętna mieszkańcom Kielc. To są tysiące osób. Żeby zebrać 500 ton makulatury to, to, to jest rzesza osób, które przychodzą i oddają tę makulaturę, ale oddają serce i... i ta makulatura dzięki nim jest zamieniana w wodę, która ratuje życie wielu dzieci. Pieniądze ze sprzedaży makulatury przeznaczane są także na dożywianie dzieci w Afryce oraz na ich kształcenie. Aby wesprzeć te działania podpisano porozumienie z prezesem Kieleckiego Banku Żywności dotyczące zbiórki papierów przez beneficjentów banku. Akcja polega również na zbiórce żywności dla osób potrzebujących. Zaangażowało się w nią około 1300 wolontariuszy, a pomoc zadeklarowało już 90 sklepów. Umowa, którą zawarliśmy z decyzyjalnym koordynatorem biurki makulatora na, na misję, przede wszystkim zakłada współpracę. Czyli nie, nie, nie dublujemy się, nie, nie wchodzimy sobie jak w teren, robimy coś wspólnie. Temat misji dla niektórych może być bardzo odległy, tak? a tutaj banki żywności działają bardzo, bardzo blisko nas terytorialnie, pomagają najuboższym mieszkańcom, tutaj naszym sąsiadom. I, i, i chcemy też, też, żeby ta, ta grupa, grupa ewentualnych dar, darczyńców nam się rozszerzyła i stąd ta decyzja współpracy. Projekt makulatury na misję ma swój nowy cel. Kolejna studnia zostanie wybudowana w Kamerunie, a jej koszt wynosić będzie 65 tysięcy złotych.